Polska waluta wyraźnie odrabia straty poniesione na początku konfliktu militarnego w Ukrainie. To zawdzięczamy temu, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, czyli podwyżka stóp procentowych o 75 punktów bazowych oraz zdecydowana reakcja prezesa Glapińskiego, który zapowiedział możliwość dalszych podwyżek i dał wyraźnie do zrozumienia, że bank centralny będzie zdeterminowany do tego, żeby walczyć z wysoką inflacją. A ta inflacja według nowej projekcji może być rzeczywiście wysoka. W związku z tym rynek nastawia się na dalsze wyraźne podwyżki stóp procentowych. Tutaj ten górny pułap może być o wiele wyżej niż to myśmy zakładali sobie jeszcze w styczniu. I to jest czynnik, który złotego będzie wspierał. Oczywiście kluczowa dalej pozostanie sytuacja militarna w Ukrainie. Rynki mają taką cichą nadzieję, że ten konflikt będzie zmierzał gdzieś ku końcowi, chociaż osobiście uważam, że to założenie może być mylne, że jednak ta wojna potrwa o wiele dłużej. Natomiast właśnie dobre jest to, że widać taką chęć do odreagowania też na rynkach naszego regionu, czyli zarówno na koronie czeskiej, jak i na węgierskim forincie. Natomiast bądźmy też ostrożni z takim nadmiernym optymizmem co do tego odreagowania. Tutaj uważam, że po pierwsze konflikt będzie trwał właśnie długo, a druga sprawa to, że przed nami jest posiedzenie Fedu i to jest kluczowe wydarzenie tego tygodnia. Decyzje w sprawie stóp procentowych poznamy w środę wieczorem. Podwyżka o 25 punktów bazowych jest już w cenie, natomiast uważam, że Fed może dać dość mocny jastrzębi komunikat, sugerujący, że będą robić wszystko, żeby ograniczyć nadmierną inflację i tym samym należy spodziewać się podwyżek stóp procentowych w większej skali, czyli nawet o pół punkta procentowego na posiedzenie i to może dolara umocnić i tym samym troszkę zaszkodzić naszej walucie.